Witajcie, Rafał z tej strony. Dzisiaj parę słów na temat nowości spod znaku GoPro, czyli przedniego ekranu. Po raz pierwszy mamy możliwość podglądu tego, co widzi kamera na przednim ekranie w GoPro. Do tej pory mieliśmy mniejszy wyświetlacz, który pokazywał nam tylko status, a w tej chwili mamy możliwość zarówno wyświetlenia statusu kamery, jak i też podglądu tego, co widzi obiektyw. I to, co jest lepsze w stosunku do Osmo Action, to jest fakt, że mogą pracować te dwa ekrany równocześnie i faktycznie mamy możliwość podglądu zarówno na przednim, jak i na tylnym. A druga sprawa, która też jest ciekawa, zwróćcie uwagę, że w tym momencie mamy podgląd pionowy i odzwierciedleniem tego podglądu jest też widok właśnie ten z przodu. Przejdziemy teraz do trybu wideo. Jak widzicie, status wyświetla nam się na bieżąco i przejdźmy do widoku poziomego. Jeżeli chodzi o wyświetlanie samego tego profilu, możemy to zrobić na cztery sposoby. Ja już pokażę. W ustawieniach GoPro przechodzimy teraz do panelu ustawień i tutaj mamy drugą ikonę, która odpowiada nam za ustawienia ekranu przedniego. I możemy albo wyłączyć zupełnie ten ekran przedni. Zwróćcie uwagę, że w tym momencie jest wyłączony. Druga opcja, którą mamy dostępną, to jest możliwość wyświetlenia tylko statusu, czyli status only, zatwierdźmy go i widzimy faktycznie status kamery w tej chwili, 11, prawda? 11 wideo zarejestrowanych. Następna rzecz, którą możemy zrobić, to jest wybieramy tutaj ekran pełny, full screen. Full screen w tym momencie jest wyświetlony razem z parametrami lub też możemy skadrować widok w proporcjach macierzystych. Już to pokażę, jak to wygląda. Przechodzimy do ustawień i kadrujemy ten widok 16:9. Plus do tego jest status w ramce dookoła. Fantastyczna sprawa i teraz chciałem pokazać jeszcze ustawienia, bo oprócz tego, że możemy zasterować całym tym ekranem, możemy też dokonać ustawień. Przeciągamy na dół, przechodzimy do preferencji, a następnie displays i tutaj wyświetlają nam się ustawienia. Orientation all, czyli zarówno pozioma, jak i pionowa. Możemy tutaj wybrać horyzontalną, czyli landscape. Tylko jeżeli chodzi o orientację, jeżeli chodzi o screensaver, czyli wygaszacz ekranu, nigdy, jeżeli chodzi o tylny, mamy wybrany, wybierzmy sobie na przykład 5 minut czy 3 minuty, całkiem dobre ustawienie. Screensaver front, załóżmy, że chcielibyśmy wybrać 3 minuty w tej chwili. To, co jeszcze możemy wybrać, to jest brightness, wybierzmy jasność około 80%. Obu ekranów tutaj nie mamy równoległego ustawienia. Drugą formą komunikacji i ustawień ekranu przedniego jest aplikacja GoPro App. W tej chwili jesteśmy połączeni i możemy wybrać dwie rzeczy, już pokażę. Front screen options i tutaj mamy. W tej chwili ekran jest wyłączony. Status only, wyświetlają nam się tylko dane statusu, tak jak w poprzednich kamerach. Przechodzimy do innych opcji. Actual view, czyli właściwy widok. Obraz jest skadrowany razem z parametrami i dodatkowo mamy full screen, czyli skadrowany jest do kształtu wyświetlacza. Jeżeli chodzi o screensaver, czyli możliwości wyłączenia danego ekranu front, 1 minuta, 2 minuty, 3 minuty lub 5 minut lub też możemy dopasować do tylnego ekranu. Załóżmy, że chcielibyśmy wyłączyć po 1 minucie, tak? Natomiast jeżeli chodzi o ekran z tyłu, chcielibyśmy wyłączyć go po 5 minutach, czyli znacznie wcześniej wyłączy nam się ekran przedni. I to są te ustawienia, które widać w samej aplikacji. To, co możemy jeszcze tutaj ustawić, to jest orientacja, landscape albo wszystkie lub też zablokować orientację ekranu. Zostawmy landscape. I jeżeli chodzi o autolock, tutaj można z tego poziomu też zablokować ekran, jeżeli na przykład chcemy nurkować lub tego typu rzeczy robić i nie chcemy mieć dostępnego ekranu. Jak widzicie, po minucie ekran przedni wyłączył się i to, co mieliśmy ustawione, dopiero po 5 minutach wyłączy się ekran z tyłu.
Patrząc z pozycji użytkowania już ponad tygodniowego mniej więcej, tą kamerę użytkuję już 10 dni, mogę powiedzieć, że faktycznie ten ekran przedni jest bardzo pomocny. I druga sprawa, że on jest duży. Oczywiście baterię mamy też większą i sam akumulator jest większy, większej pojemności, 30% większy. Dzięki temu mamy faktycznie możliwość wyświetlania zarówno ekranu z tyłu, jak i z przodu kamery, a jednocześnie ten czas pracy jest bardzo przyzwoity. I to, co jeszcze chcę powiedzieć, że jest całkiem duży, jest pomocny, jeżeli chodzi o kadrowanie, nawet na wyprostowanych rękach, czy nawet z pozycji już samego statywu, wygląda to bardzo dobrze i trzeba przyznać, że jest to świetny patent pod kątem praktyczności i to rozwiązanie bardzo ułatwia życie. Dziękuję serdecznie za oglądanie tego epizodu. Jak pamiętacie, pracuję również równolegle nad warsztatem online'owym dotyczącym kamery GoPro. Jest to przewodnik użytkownika i link znajdziecie do tego materiału pod filmem. Już powinien być skończony w październiku. W tym miesiącu, w październiku, powinien być ten warsztat w pełni gotowy. Można go już w tej chwili zarezerwować w przedsprzedaży. Dziękuję serdecznie za uwagę. Trzymajcie się i do zobaczenia. Cześć!